i chłopaki wylądowali. Więc jesteśmy i pozdrawiamy z Liverpoolu. Dobry bracia i siostry, Antidotum, odcinek 524. Słuchajcie, jesteśmy w Wellington w Anglii, u naszych nowo poznanych przyjaciół. Ja myślę, że jeszcze będzie okazja, że się z nimi poznacie. Jest tutaj pięknie. Dzisiaj jest tak późno Antidotum, ponieważ ja, że tak powiem, wczoraj naprawdę próbowałem się trochę wyluzować. I był piękny czas, pojechaliśmy do Liverpoolu zwiedzać miasto. No i pięknie, po raz drugi byłem w Liverpoolu, więc tak wspominałem sobie szczególnie te doki, tam jeszcze muzeum poszliśmy zwiedzić. No dobry czas, bardzo dobry. Zjedliśmy oczywiście fish and chips. Przepraszam, że nie nagrałem, tylko wrzucę zdjęcie. No będzie tylko zdjęcie w tym fish and chips, ale będzie. No było pysznie. No to jest moje jedno z ulubionych jedzeń. Po prostu lubię bardzo dorsza. I nie mogę po prostu przeboleć tego, że w Polsce tak ciężko tego dorsza skupić. Szczególnie chodzi o świeżego, nie? No bo mrożone ryby, no to raczej wszystkie są. Dobra, słuchajcie, jest rano, się obudziłem dopiero przed chwilą i mówię, nie no, nie będzie Antidotum, nie no, siara. A wczoraj nie było, bo kamery zapomniałem sobą, bo tak bym w Liverpoolu pewnie dziś nagrał Antidotum. No więc będzie opóźniony, ale będzie. I słuchajcie, słuchamy sobie dzisiaj Dzieje Apostolskie, 18 rozdział, 9-18. Kiedy Paweł przebywał w Koryncie w nocy, Pan przemówił do niego w widzeniu. Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście. Pozostał więc i głosił im słowo Boże przez rok i 6 miesięcy. Kiedy Galio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przeprowadzili go przed sąd. Powiedzieli, ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Gdy Paweł miał już otworzyć usta, Galio przemówił do Żydów. Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami. Żydzi jak należy. Ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy i o wasze prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I wypędził ich z sądu. A wszyscy Grecy, schwyciwszy przełożonego synagogi Sostenesa, bili go przed sądem. Lecz Galiona nic to nie obchodziło. Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nimi Pryscylla i Akwilla. W kęchrach ostrzygł głowę, bo złożył ślub. Oto Słowo Boże. No mamy tu kilka rzeczy. No pierwsza taka podstawowa, no to dalej widzimy to prześladowanie. Są ci Żydzi, którym się nie podoba Ewangelia, nie podoba się. Tak naprawdę to w tej Ewangelii to chodzi głównie o Jezusa. No nie podoba się to, że Paweł twierdzi, że to jest właśnie ten Jezus, na którego oni czekali przez całe swoje życie. Oni chcą innego Mesjasza. Im się ta opcja nie podoba, nie? Oni bardzo kochają swoje prawo, swoje przepisy prawa. Oni nie mają miłości do Boga. Oni nie mają w ogóle relacji miłości. I kochani, no to jest to, jeżeli moje życie jest tylko wypełnione relacją prawa, czyli od do, przepisami, no to może być
brak na jakąkolwiek radość w miejsca w Twoim życiu. Nawet potem taką prostą rzecz, no, możesz jechać sobie rowerem na wycieczkę. Wczoraj właśnie byłem, dzisiaj chyba też pojadę. Możesz jechać sobie rowerem i jeżeli będziesz myślał tylko o prawie, całe Twoje skupi się tylko na przepisach, że czy się trzymasz dobrze linii, czy przypadkiem nie wyjechałeś, czy patrzysz tylko przed siebie, czy przypadkiem nie zapomniałeś się, nie obróciłeś się w bok, czy jedziesz z odpowiednią prędkością, czy masz odpowiednie tętno, czy masz... Tak się skupisz na wszystkim, co Cię dookoła interesuje, zamiast po prostu mieć radość z tego, że jedziesz tym rowerem, rozglądać się, podziwiać piękno tego, co Bóg stworzył, słońce, chmury, drzewa, zwierzątka, rośliny, no to może się okazać, że jesteś w ogóle niewolnikiem cały czas, nie? No i tak samo jest właśnie w sytuacji życia. Jeżeli tylko się będziesz skupiał na prawie, to możesz nie zauważyć w swoim życiu, że żyjesz, nie? Bo twoje życie może po prostu stracić jakikolwiek smak. No i widać, potem jak nie ma twoje życie smaku, to ty innych ludzi, którzy żyją życiem, z automatu będziesz nienawidził. I to nie będziesz w stanie wtedy przyjąć dobra, o którym oni mówią. Nawet dobra, które oni czynią, bo Jezus nie tylko mówił, ale czynił. Nie będziesz umiał przyjąć. Paweł to samo. Spotkał się z taką samą postawą wobec tamtych ludzi. No ale co mówi do niego Bóg? Czyli widzimy, Paweł, przypomina mi, że jest po tym, jak go raz ubiczowali i wywlekli, myśleli, że już umarł, tak? Teraz Paweł przebywa w Koryncie, w nocy Pan przemówił do niego w widzeniu. Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście. Wiele ludu mam, czyli mam wielu ludzi, którzy znają mnie, Boga, i wielu ludzi, którzy w razie czego ciebie obronią. Oczywiście Galio nie był z tych Greków, którzy znają Boga, ale miał gdzieś wierzenia, prawo i przepisy Żydów. Nie? W ogóle go nie interesowało i mówi, to jest ich problem, niechże oni się po prostu martwią. No i fajnie, dzięki temu Pawłowi nic się nie stało, został uwolniony i mógł dalej iść swoją drogą. Co to pokazuje? Bo wiadomo, jak tylko na ten odcinek popatrzymy, no to nikt nie jest w stanie ci nic zrobić, nie? Jak jest ten fragment z Izajasza, co miałem na bluzce, każda broń ukuta przeciwko tobie będzie bezskuteczna. Ale widzimy, że są różne etapy w życiu. Jeżeli dzisiaj się tylko na tym skupimy, no to okej. Chcieli go pojmać, chcieli go tam, nie wiem, może ubiczować, może nawet skazać na śmierć. Nie mogli nic zrobić, bo ten, który w danym miejscu miał władzę, w ogóle się nie przejął ich oskarżeniami, nie? Ich problemami, w ogóle go ich wierzenia nie interesowały. No też można powiedzieć, Bóg to zdziałał, nie? Ale nie tylko takie elementy życia miał Paweł, miał też inne momenty, kiedy go właśnie biczowano i robiono z nim różne złe rzeczy. Bracie i siostro, w naszym chrześcijaństwie chodzi o to, żeby niezależnie od okoliczności być człowiekiem Bożym i żyć z Bogiem. Niezależnie od okoliczności nie tracić wiary. Bo łatwo się wierzy, gdy jest mi dobrze, gorzej się wierzy, gdy jest mi źle. Choć i tak większość w naszym kraju ludzi to gdy trwoga to do Boga, to dopiero wtedy zaczynają Boga szukać. No, ale to chodzi o ten pierwszy moment pójścia za Bogiem, nie? Aczkolwiek widzę też ludzi, którzy byli gorliwi w swoim życiu. Chcę teraz jakby do nich przemówić, jeżeli przypadkiem mnie słuchasz, że ty byłeś gorliwy, ja cię pamiętam, czy ktoś inny cię pamięta, bo nie znam wszystkich ludzi, że byłeś zaangażowany, ale wydarzyło się coś, co było smutne. Jakieś prześladowanie, jakiś trud, jakiś brak pieniędzy, jakieś wyśmianie, jakieś wyrzucenie skądś. I ciebie dzisiaj nie ma w ewangelizacji. I ty dzisiaj wiedziesz, jakieś tam życie, masz tą swoją rodzinę, masz tą swoją firmę, czy gdzieś tam pracujesz, ale ty jesteś trochę jak ten Żyd, w którym nie ma życia. Bo jeżeli omijasz swoje powołanie, to nie da się mieć pełni życia. Ty dzisiaj żyjesz pod jakimś prawem. I ja cię chcę poprosić, chcę cię zachęcić. Pobądź chwilę z Bogiem, wyjedź sobie na 3 dni. Na 3 dni tylko z Bogiem. Kontempluj go w przyrodzie, kontempluj go
w Najświętszym Sakramencie, czyli adoracja, chodź na Eucharystię, ale nie bądź z innymi ludźmi. Weź jedną, jedyną książkę, weź książkę książek, czyli weź z sobą Biblię, to jest ta książka, którą dziennie rano ja biorę, tak? Weź z sobą Biblię i posłuchaj, co do ciebie Bóg mówi. Spróbuj powrócić do takiej pierwotnej gorliwości. Czy co było motorem tego, że kiedyś byłeś gorliwy? I wierzę, że Pan Bóg da ci takie doświadczenie. Zauważ, sam Paweł wraca do tego doświadczenia, skąd wzięła się jego gorliwość. No i dobrze, czytam dalej. Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i odpłynął, tak? Mógł spokojnie z tego, co tam czytamy wcześniej, półtora roku głosić Grekom Słowo Boże i no, poszerzać Królestwo Boże tym samym. Nie wiem, gdzie Bóg cię chce. Może masz dzisiaj taki tylko półtora roczny przystanek gdzieś w jednym miejscu. Może głosisz teraz tylko swoim dzieciom. Dobrze. Ale czy na pewno głosisz? Czy na pewno nie omijasz woli Bożej i nie robisz gdzieś tam po swojemu w tej dziedzinie? No tu warto się zastanowić. Może dzisiaj pieniądze są tylko wyznacznikiem i praca twojego życia. A Bóg, uwierz, zapewni ci pieniądze, pracę, wszystko ci zapewni, jeśli ty będziesz chciał pełnić Jego wolę. Powiem wam tak fajnie, ludzie, którzy tutaj goszczą, mówią: Witek, wiesz co, zaczęło się dużo zmieniać w naszym życiu. Chyba tam 6 lat temu, czy 7, zaczęli się nawracać. Ale mówią, dopiero od 2 lat, a zauważcie, 2 lata to był ten COVID, nie? Mówią, dopiero od 2 lat uwierzyliśmy Bogu na tyle, żeby dawać dziesięcinę. Ja mówię, no i jakie owoce widzicie? Bo widzę, że to był piękny dom, zadbany, mają fajny samochód, niczego nie brakuje, zdrowo się odżywiają, stać się na te trochę droższe jedzenie, tak? Żeby nie kupować tego najtańszego, tylko starają się kupić te trochę zdrowsze rzeczy. No i ja mówię, jak właśnie wasze życie? Ja mówię, wiesz co? To jest niesamowite, ale widzimy, jak Bóg cały czas powoli podnosi poprzeczkę naszego życia. Mimo to, że 10% stracimy, nie? Ale odkryliśmy to, że to jest jedna z dróg do wolności. No i chwała Panu, nie? No, to takie świadectwo tutaj stąd na miejscu. Dobra, jedziemy dalej. Psalm 47, też go bardzo lubię. Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy i Straszliwy jest wielkim królem nad całą ziemią. On nam poddaje narody i ludy, rzuca pod nasze stopy, wybiera nam nasze dziedzictwo, chlubę Jakuba, którego miłuje. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, Pan wstępuje przy dźwięku trąby. Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie. Alleluja, amen. No zobaczcie sam początek. Wszystkie narody, ty też, klaskajcie w dłonie, nie? Czyli konkretnie. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, trabate. Może w sumie, że śpiący z rana, ale dobra. Klaskajcie w dłonie, Panie, ja chcę Tobie klaskać. Amen. Dalej jest, wykrzykujcie radosnym głosem Bogu. Amen. Radosnym głosem wykrzykujcie Bogu. Radość i krzyk. To nie tylko w psalmie setnym jest, jak widać, nie? 47, no znowu nam to przypomina. I potem co mówi? To ten Bóg właśnie poddaje nam narody i rzuca ludy pod nasze stopy. I zobaczcie, jak ty, obojętnie, dzisiaj możesz mieszkać w Anglii, dzisiaj możesz mieszkać we Francji, dzisiaj możesz mieszkać gdzie chcesz, w Ameryce, w południowej, północnej, w Azji, w Chinach, gdzie chcesz. Jeżeli jesteś poddany Bogu i całe twoje życie poddane Bogu, to Bóg sprawi, że On nam poddaje narody i ludy rzuca pod nasze stopy. On tak będzie układał, że ty w jakimś obszarze świata będziesz panował nad tym obszarem. Będziesz miał tych ludzi tobie poddanych. Oni w cudzysłowie będą tobie służyli. Oni będą się o ciebie troszczyć. Doświadcza tego w przenośni jakby, może nie tak bezpośrednio, że będą mi tu służyć, wiecie, że kłaniać się przede mną, nosić mi torby i tak dalej. A jeśli będzie trzeba, to i tak. Ale ci ludzie przede wszystkim nie mają doświadczenia w obcym kraju, jestem niewolnikiem. Są właśnie wolnymi. Ludzie, którzy chodzą za Bogiem, czują wolność. I bardzo często rozmawiając z ludźmi, słyszę właśnie takie stwierdzenie: Witek, zazdroszczę wam, czy bardzo mi się podoba, nie musi być słowo zazdroszczę, ta wasza wolność, że
chcecie, to robicie tak, a chcecie, to robicie tak, że wy się nie boicie, nie poddajecie systemowi jakiemuś, nie? Że żyjecie jak wolny człowiek. No właśnie. No i to jest dla ciebie, dla mnie. Amen. I Bóg mnie dzisiaj do tego zachęca. Wybiera nam dziedzictwo, chlubę Jakuba, którego miłuje. Czy Bóg dla mnie będzie miał najpiękniejsze możliwe dziedzictwo. Jeżeli pójdę za tym, co ma dla mnie, to będę miał 12 narodów pod sobą. Amen. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, Pan wstępuje przy dźwięku trąby. Znowuż jest, śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. Czy dzisiaj śpiewajcie? Ja jeszcze mam zbyt zaspany głos, ale jak już pójdę do łazienki, umyję zęby, wypiję kawę, to sobie dzisiaj zaśpiewam jakąś pieśń. Wczoraj jechałem na rowerze tu w tych pięknych terenach, to sobie śpiewałem. Jeżeli dzisiaj będzie ładna pogoda, to Panie ogłaszamy tą ładną pogodę. To ja dzisiaj planuję stąd na plażę jechać rowerkiem. To jest ponad 40 km. No, niezła przygoda. Cieszę się bardzo, jeżeli to się uda. W jedną stronę 40, w drugą 40. To w sumie bym pobił mój rekord. Ale zobaczę, jeżeli będzie pogoda taka, która pokaże, że ona nie jest zbyt wiecznie i zbyt pochmurno, tylko te chmurki się rozwieją, no to czemu nie zrobić czegoś, o czym pragnie, czy czego pragnie moja dusza. Amen. Alleluja. No i kochani, mamy teraz aklamację z Łukasza. No tak. Z 24 rozdziału. Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać, aby wejść do swojej chwały. Tak. Jakby to pierwsze już nam narzuca, że Chrystus musiał cierpieć, zmartwychwstać, aby wejść. No ale właśnie, cierpieć i zmartwychwstać, aby wejść do swojej chwały. To była konkretna misja Pana Jezusa. On miał cierpieć, on po to przyszedł. On mówi, ja na to przyszedłem. Musiał cierpieć, po co? By wziąć twoje cierpienie na siebie. Wziąć twoje cierpienie na siebie. I dzisiaj, bracie, pomyśl o tym. Najlepiej może patrząc na krzyż, że tam jest twoje cierpienie. Tam jest twoja grzeszność. Tam jest twoje nieszczęście. Tam jest twoje prześladowanie. Tam jest twoje poniżenie. Odrzucenie. Właśnie tam. Abyś ty się w Bogu mógł stać sprawiedliwością Bożą. Amen. No i mamy 16 rozdział Jana. 20-23. Który mówi właśnie, że nie możemy zapomnieć o zmartwychwstaniu. Jezus powiedział do swoich uczniów, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku, znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Amen. Bo co? Taka radość was rozleje, że w owym dniu nie będziecie o nic pytać. A powiem wam, tak mam często takie doświadczenie, że jak jestem blisko z Bogiem, to przestaję mieć ochotę na pytanie. Chcę pobyć. Chcę po prostu pobyć. No, was smutek przemieni się w radość. No właśnie, jak kobieta, no Boże, nie jest genialne. Byłem przy 4 porodach. Gdy kobieta rodzi, no to nie jest przyjemny moment. Zawsze wtedy ja obok stojąc dziękuję, mówię, Boże, dzięki, że jestem mężczyzną. Nie, że to tak, no podziwiam kobiety i dziękuję wam. Wczoraj był Dzień Matki, więc wszystkim matkom chcę też podziękować za trud waszego rodzenia, za waszą opiekę nad dziećmi. No to jest niesamowite. No to miłość matki do dziecka to jest coś fenomenalnego, naprawdę. Obserwuję to u nas w domu i wszędzie dookoła. Nie? Właśnie. I gdy tylko to dziecko się już narodzi, to matka zapomina o tym bólu, bo ma to dziecko. I to jest niesamowite. Ona się przestaje totalnie skupiać na sobie. Jest dziecko. Jest dziecko, dziecko, dziecko. No i to jest... I to przy każdym porodzie. Pamiętam ten moment, gdy Sylwia dostaje dziecko, już odcięta jest pępowina, ona je przytula i ma tą radość w oczach i się tak cieszy, że to maleństwo, które
było z nią przez 9 miesięcy ciągle w środku i czasem to były bolesne miesiące, czasem to był zły czas, kopało, robiło inne rzeczy i ono teraz właśnie jest na zewnątrz. Więc dzisiaj może cierpisz, może masz bóle jak kobieta rodząca, ale popatrz, nie wiem jak, nie wiem kiedy, ale popatrz, że przychodzi zmartwychwstanie i Bóg obiecał, że twój smutek przemieni się w radość. I przypomnij to Bogu, powiedz: Boże, to Ty powiedziałeś dzisiaj w swojej Ewangelii, że mój smutek przemieni się w radość. Amen, alleluja. Więc tato, słowo mówi, że Jezus musiał cierpieć i zmartwychwstać, aby wejść do swojej chwały. Proszę Cię, aby każdy z nas mógł doświadczyć tego właśnie owocu zmartwychwstania w tej dziedzinie, w której dzisiaj panuje śmierć. Tato, niech Twoja miłość przenika każdą rzeczywistość. Niech Twoja miłość dzisiaj rozraduje. Niech każdy brak będzie dzisiaj wypełniony ogniem Twojej miłości. Proszę Cię, byś zabrał to wszystko, co nie pochodzi od Ciebie, aby Twoja miłość w pełni rozradowała nasze serca. Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony, bądź błogosławiony, bądź uwielbiony, mój Zbawicielu. Tobie, Jezu, wszelka chwała i wszelka cześć. Chwała i cześć. Ja Cię dzisiaj wielbię, no nie chcę tu krzyczeć, bo mikrofony przesterują, ale wielbię Cię i błogosławię, uwielbiam Twoje imię. Już dzisiaj dziękuję za piękny dzień. Dziękuję dzisiaj za to, co ten dzień przyniesie dla mnie, dla innych. Dziękuję za rekolekcje, które jutro będą. Dziękuję Ci, Tato. Bądź uwielbiony i bądź wywyższony, Ty, który jesteś święty, wspaniały, cudowny. I teraz, Duchu Święty, przyjdź i dotknij tych wszystkich, którzy dzisiaj potrzebują Twojej miłości w nowy sposób, w inny sposób. Więcej Twojej miłości. Więcej Twojej miłości. Ja widzę to bolące stopy. Kobieta, która cierpi z powodu bólu, ciągłego bólu w stopach, nie może chodzić, tylko się głównie porusza po domu, właśnie nie, strzał w spacerze, nie może chodzić na spacer. Bóg Cię zaprasza dzisiaj, wyjdź na spacer i rozraduj się, a przerzuć swój ból na Chrystusa, a On weźmie ten ból i doświadczysz właśnie wolności, radości. Chwała Ci, Panie. Też ktoś ma problemy z dolną częścią brzucha, tam się bóle pojawiają, mocne, częste. Pan Bóg przychodzi z uzdrowieniem. Chwała Ci, Jezu. Też Pan Bóg komuś uzdrawia właśnie hemoroidy. Chwała Ci, Pan. Uwielbiam Twoje imię. Bądź błogosławiony. Też Pan Bóg przychodzi do kogoś, kto ma często bóle głowy i zawroty głowy. Pan dzisiaj daje uzdrowienie w tym miejscu. Chwała Tobie, Panie. Jeszcze mam chorobę żył. Bóg do czyichś chorych żył przychodzi. Właśnie z uzdrowieniem. Bądź, Panie, błogosławiony. Tobie chwała i cześć. Na wieki wieków. Amen. To bracia i siostry, błogosławionego dnia. No i daj Boże, że uda się też ja jutro nakręcić, więc się zobaczymy jutro. Pa, pa. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,